Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, widzowie Puchar świata rewelacyjnie spisują się Polacy. Partia rewanżowa Magnusa Karlsena z Radosławem Wojtaszkiem, tym razem Polak gra kolorem czarnym i będziemy mieli obronę sycylijską. Muszę powiedzieć od razu, że Radek Wojtaszek jest ogromnym specjalistą w wariancie. Najdorfa w obronie sycylijskiej, więc na pewno tutaj był bardzo dobrze przygotowany. Zapraszam do analizy, moi drodzy. Bardzo ciekawa partia, dużo fajnych rzeczy się działo. E4, C5, skoczek F3, D6. No i widzimy, że Radek jest przygotowany na ruch. D4 i prawdopodobnie po wybiciu, wybiciu, skoczek na F6, za takim na pionka, skoczek na C3 i A6. Tak, Radek, no tak się gra, wariant Najdorfa i pewnie tutaj Radek był bardzo dobrze przygotowany, lecz Magnus Carlsen nie byłby sobą jakby, nie wszedł w jakiegoś boczniaka. Oczywiście ruch, goniec B5, który zagrał w partii jest też grywalnym posunięciem jak najbardziej. No i tutaj mamy do wyboru oczywiście zasunięcie się gońcem. Skoczek na C6, skoczek na D7. Radek wybiera ruch, skoczek D7. E, no i teraz e, Mistrz świata zagrywa D4. Na co jest od razu wybicie, bo bić tutaj na D4 po prostu trzeba. Skoczek wybił na D4. E, skoczek od razu na F6 za atakiem. Napiona prosta rzecz i. Magnus Carlsen myślę, że zaskoczył tutaj wiele osób, aczkolwiek mnie na pewno, bo jest to dla mnie, że na przykład rzadki wariant, ale na tym właśnie polega cało piękno, piękno szachów, że jak analizujemy sobie partię z nowych rzeczy, to dowiadujemy się nowych rzeczy. Oczywiście dla mnie to jest nowość i cieszę się, że mogę też to przedstawić. Moi drodzy, Magnus zagrał tutaj Roszadę, zostawiając pionka pod biciem. Często bywa tak, że w obronie sycylijskiej, właśnie konkretne warianty są przygotowane. No i teraz pytanie, czy można tego piona wziąć? Otóż, piona tutaj nie wziął Radek, ale jeżeli byłoby bicie na E4, no to sytuacja niestety dla czarnych robi się bardzo trudna, z tego względu, że gramy wieża E1 i zwykle bywa tak, że jak oddajemy materiał, to za cenę rozwoju figur. Po tym posunięciu są dwie opcje, tak naprawdę: albo skoczek wraca na f6, co by się wiązało z fantastycznym zagraniem skoczkiem na f5. I teraz proszę mi powiedzieć, jak się bronić przed biciem na d6? I tutaj wygroził piękny mat. E, w dziewięciu posunięciach no, byłoby to świetnie, oczywiście, dla białych, ale. Oczywiście można też zagrać e6, ale to się wiąże no, z biciem na d6 i pozycja byłaby bardzo trudna dla czarnych. Jasne, że na przykład po wieża a1 można by zagrać też d5, ale ruch c4 kompletnie rozwala pozycję tutaj w centrum i nie można wybić, bo wisi skoczek. No e6 raczej też nie przechodzi, bo jest bicie, po prostu bicie jakieś F3 grozi. No tutaj, tak naprawdę, też bardzo ciężka sytuacja. Pionkożerstwo w debiucie raczej nie popłaca. No jak mistrz świata oddaje piona w debiucie, to raczej to jest nie do wzięcia. Właśnie po Roszadzie tutaj Radek zagrał A6, co jest oczywiście dobrym posunięciem. Skoczek, Skoczek, Goniec wrócił na A4. I teraz, moi drodzy, Radek zagrał E6, ale. Właśnie bicie na 4 teraz by było całkiem w porządku, tak mi się wydaje. Po, z pomocą silnika tutaj silnik podpowiada, że dobre jest też C4, ale to mówię, to trzeba bazować na konkretnych wariantach. Lecz takim ruchem chyba Bardziej praktycznym wydaje się znowu zagranie wieżu na A1, lecz jest mała różnica, bo skoczek teraz może ruszyć na C5 i z stępem atakuje tego gońca. Więc ta pozycja już byłaby dla czarnych. Myślę, że nieco lepsza z pionem więcej. tak Po prostu, jeżeli skoczek by zagrał tutaj znowu z atakiem na pionka, no to mamy wtedy ruch E6. Jeżeli skoczek wybija na D6, wybijamy gońcem do końca. Hetman by wybił i tam skoczek po prostu zbija sobie gońca i myślę, że tutaj już czarne byłyby na wygranej pozycji. No ale dobra, cofnijmy sobie pozycję, tutaj jest goniec a4, w partii pionek zagrał na e6 i teraz Magnus Carlsen zagrywa, moi drodzy, c4. Zobaczcie, że ten pionek przez kilka posunięć jest pod biciem i nadal bicie byłoby chyba ryzykowne mimo wszystko. Tutaj Radek zagrywa goniec e7, te pionki w centrum stoją bardzo sympatycznie i w końcu Skoczek zagrywa na c3. Zauważmy, że pozycja po debiucie jest troszeczkę inna niż zwykle, gdyż goniec białopolowy znajduje się na polu a4, a zwykle on się znajduje na polu e2. Osoby, które grają obronę sycylijską białymi, myślę, że wiedzą o co chodzi. No goniec stoi nieco inaczej, skoczek również, często też na C6 go widujemy. No dobrze, po tym posunięciu została zrobiona Roszada, Hetman zagrywa na E2, Hetman C7 to są takie typowe ruchy w obronie sycylijskiej. Posunięcie F4. No i trzeba przyznać, że tutaj białymi gra się tak dosyć swobodnie. Pionkami do centrum, figurami do centrum. Lecz na najwyższym poziomie trzeba bardzo uważać. Na trochę niższym poziomie, no wiadomo, grube błędy się zdarzają. I teraz Radek zagrywa najlepsze posunięcie. Muszę przyznać, że on jest rewelacyjnie przygotowany debiutowo. To nie jest tajemnicą. I. Zagrywa Radek teraz skoczek B6. Najlepsze posunięcie w danej pozycji. E, nie pytajcie mnie, dlaczego takie super najlepsze. E, skoczek po prostu atakuje na e, A4 i na C4. Ja to jeszcze mało wiem o szachach, moi drodzy. E, no arcymistrzowie tutaj e, w tych pozycjach są... E, Bardziej, że tak powiem, obryci i znają te warianty. Tak po prostu Skoczek B6, no atakuje. Ja tylko mogę przypuszczać, że Skoczek zagrywa na B6, atakuje gońce. No wiadomo, tutaj pionek, goniec zagrywa na B3, strzela w piona, no ale myślę, że Skoczek robi jakąś tam robotę. Lecz teraz posunięcie czarnych jest już takim małym klasykiem, można powiedzieć. No, i trzeba znaleźć myślę, że dobrą opcję. Można sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć fajną zagrywkę, ze strony tutaj radka. I jest to ruch mianowicie E5. Bardzo ładne posunięcie to otwiera gońca przede wszystkim, to tak spróbujemy sobie logicznie to wytłumaczyć, ta figura ma powietrze, ona to może oddychać, atakujemy skoczka, minusy są takie, że pole D5 jest puszczone i pole F5, ale w tej konkretnej pozycji, gdy jest już zrobiona roszada, są praktycznie wszystkie figury wyprowadzone, no to jest to ruch dobry, jest, jest to ruch po prostu dobry. Skoczek F5 i goniec od razu z C8 sobie wybił tego skoczka, pionek wybił no i para gońców została u białych, lecz pozycja jest dalej w porządku. Tutaj myślę, że Radek powinien spróbować zagrać wieża AC8, tak podpowiadają oczywiście silniki, ja tu się nie wymądrzam absolutnie, no ale to jest takie konkretne zagranie w tym momencie, żeby spróbować zbić pionka, myślę, że tam jakieś G4 wchodzi bardzo ostra, że z tą pozycja powstaje, no i trzeba bardzo, bardzo uważać, Radek zagrywa jednak wieża z F na E8 co mi się również podoba i jest to logiczne posunięcie. Zauważmy, że wieża wchodzi na rentgen na Hetmana. Goniec za chwilę może zagrać na f8 i spróbować zbić stępem tutaj pionka. Oczywiście to nie jest takie proste, ale już próba jest podjęta. G4 ze strony Mistrza Świata. Bardzo odpowiedzialne posunięcie, lecz atakujące. Odpowiedzialne dlatego, że odkrywa króla. Tylko że do tego króla. No, ciężko się dostać tak od razu przede wszystkim, więc myślę, że ruch taki agresywny nieco. Radek tutaj wybija na F4, co jest oczywiście normalnym posunięciem po wybiciu. Jest goniec F8. No, i po tym ruchu tutaj następuje Hetman G2. Zobaczcie, figury, mimo że, znaczy. Jeżeli Roszada jest tutaj, e, tak powiem, otwarta, to te figury właśnie tą Roszadę fajnie, e, że tak powiem, no, ogarniają, tak? E, bronią tego króla. E, no i nadal ten hetman ma tu opcję właśnie ataku na króla. Skoczek w tym momencie zbił na C4. No i powoli robi się gorąco u czarnych. Radek może mieć tutaj spore problemy. E, tak jak już wspomniałem, pionkożerstwo nie zawsze popłaca, aczkolwiek... No, ciężko nie wziąć piona za darmo. Kwestia przeliczenia, co dalej. No, tutaj Magnus Carlsen od razu zagrywa G5. G5 atakuje. G5 po prostu atakuje figurę i klasycznie chcemy za chwilę zagrać G6. Skoczek zagrywa na H5 w tym momencie. Tutaj jeszcze mistrz świata wprowadza skoczka do centrum. Skoczek stoi tu wyśmienicie, podpiera go Hetman i to już wygląda bardzo groźnie. Oczywiście, na szczęście jest jeszcze Hetman C5 z szachem to jest zawsze tempo. Król grzecznie idzie sobie na H1. No i teraz, moi drodzy, no jakie ruchy wykonywać czarnymi? Pozycja jest dosyć trudna. Tutaj jeszcze grozi wieża c1, oczywiście b5 podpiera, potem skoczka. Wyprowadzenie wieży jest jak najbardziej możliwe. Wszystkie figury tu stoją dobrze. Każde wybicie tutaj tego gońca skoczkiem spowoduje bicie wieżą i ta wieża zawsze wchodzi do ataku. W tym momencie zostało zagrane po prostu b5 i g6. Klasyczne zagranie w ofensywie, w tego typu schematach. Ten jeden pionek próbuje rozbić tą strukturę w roszadzie u przeciwnika. Bardzo ładny ruch. Warto się z takim posunięciem zaprzyjaźnić, jeżeli ktoś lubi atakować e, i e, na pewno to ułatwia właśnie atak. E, w tym momencie tutaj Radek zagrywa wieżą na B8. Ja myślę, że posunięcie wieża A7 byłoby nieco lepsze, mimo wszystko, żeby tu próbować bronić jednak pola F7, ale to się tak łatwo mówi. Szczerze mówiąc, wieży na B8 nie rozumiem kompletnie. Nie wiem, jaki był cel tutaj w tym zagraniu. No, jeżeli na przykład cały czas powtarzam, jeżeli skoczek by wybił na F4, to wieża wchodzi i tu się robi naprawdę gorąco. No cóż, po tym posunięciu wieża wchodzi na D1. Mój drodzy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Ja wiem, że troszeczkę może przesadzam z tym takim taką idealną grą mistrza świata, ale to trzeba mu przyznać. I to jest takie fajne zagranie, które wprowadza ostatnią figurę do gry. Wszystkie figury są w gotowości, żeby napadać na króla i to trzeba sobie też uzmysłowić. W szachach nie warto się zawsze z posunięciami śpieszyć. Spokojnie wyczekiwać. Ale to jest na pewno zagranie dobre, gdy wprowadza wszystkie figury do gry. Skoczek wybił na F4, wieża wybiła na F4. No i wieża zagrała tutaj sobie na E5 z atakiem na skoczka. No w każdym momencie tutaj poświęcenie jakości istnieje. Wieża H4. Tak jak już wspominałem, wieża tu zaczyna robić dobrą robotę. No i teraz moi drodzy, Radek zagrał bardzo. Y Poważne przewinienie. No, zagrał po prostu błąd, zrobił błąd, zbił wieżę na F5. Zaraz sobie powiemy, dlaczego to jest błędem i to bardzo dużym błędem, ale sprawdźmy alternatywy. Jak można by było na przykład tutaj się zachować w tej sytuacji? Otóż y, bardzo ciekawe zagranie, oczywiście y, takie powiedzmy najlepsze w danej pozycji według silników to byłoby het, zbicie Hetmanem skoczka, co jest nieco zaskakujące, oddanie jakości, bo jeżeli wieża zbija, to jest wieża E1, tu trzeba się zasłonić Hetmanem, no i ta pozycja. Y, jest lepsza oczywiście dla białych zdecydowanie, ale to są już jakieś szanse przy różnopolowych gońcach. I na przykład po wybiciu teraz na G6 pionek by mógł wybić i wyjście gońca z mogłoby spowodować, że jakieś może szanse by się pojawiły. Powierza E4, na przykład goniec F6 po wybiciu tutaj na F7 król mógłby zagrać na na f8, ewentualnie jeszcze po tym posunięciu można by było zagrać skoczek e5, zasłonić tego gońca, po takim wybiciu król f8 mimo wszystko jest teraz dobry. Oczywiście nie można zbić pionka, bo tutaj goniec aż czyha i wieża mogłaby wybić skoczka z tempem. No tak mogłoby się teoretycznie potoczyć, no poszło inaczej, po wieża f5 goniec zagrał na c2. I moi drodzy, to też jest poważny błąd u Magnusa Karlsena. Skomplikowana pozycja na pozór, aczkolwiek tutaj komentatorzy no, nie zostawiają suchej nitki na Mistrzu Świata. Zawodnik tej klasy mógłby wygrać tę pozycję no, nie w jednym posunięciu, tylko mógłby wykonać kilka tu posunięć. I teraz można sobie zatrzymać materiał, pokombinować. Od razu powiem, że nie jest to takie proste. I uwaga, Mistrz Świata mógłby zbić tutaj na H7 wieżu. No chodzi o to, żeby wprowadzić wieżę, męczyć tutaj tego pionka. I na przykład po wybiciu na G6, oczywiście ta pozycja wymaga troszeczkę głębszej analizy. Na pewno Hetman by mógł wybić na G6 i wieża na przykład zbija na D5, czyli figura więcej po stronie czarnych. Ale w tym momencie wieża by mogła zagrać na G1, i tutaj grożą już akcje matowe. No, jeżeli Hetman wybija na G1, no to wiadomo, mata nie ma, ale przewaga jest na tyle duża, że spokojnie białe sobie radzą. Na przykład, jakby wieża zagrała na b7. Nie oddając hetmana, to mamy bardzo ciekawe zagranie pod tytułem Goniec C2. I co się kryje za tym posunięciem, moi drodzy? Otóż grozi piekielnie e, silny ruch bierze h8. Jeżeli król by wybił, no to jest potem mat na h7. Trzeba przyznać, że bardzo ładny motyw e, i Właśnie na podstawie jednej partii można się nauczyć fajnego motywu, to jest ważne w analizach. No ale cóż, Magnus Carlsen od razu zagrał gońcem na c. Co tutaj Radosław od razu wykorzystuje? I zagrywa w tym momencie Hetman F2 z opcją wymiany Hetmanów. Pionek wybił na F7. Jeżeli byłoby wybicie pionkiem na H7, to król się chowa na H8 i król czarny jest bezpieczny. W tym momencie wybicie, wybicie. Goniec wybił wieżę. I Radek sprzątnął wieżę z H4. Wieża zagrała na F1, robi się cały czas groźnie. Wizualnie ta pozycja wygląda jako: yy, Ja bym powiedział, wygra na białych, ale tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Znaczy, nie jest wygrana czarnych, ale nie ma wygrane, wygranej białych. Król sobie wraca po prostu na G8. I tutaj nawet silnik ocenia jako ciutkę lepszą dla czarnych. Po chwili namysłu nawet pokazuje mi teraz równą. Ale nieważne, moi drodzy, to tylko silnik, tu grają ludzie. W tym momencie wieża zagrała na F4, Hetman dał szacha, wieża F1. Hetman E5. I myślę, że tutaj się e, nasz arcymistrz już poczuł e, pewnie i e, swobodnie, bo tutaj nic kompletnie nie grozi. Magnus zagrywa Hetmanem na H3. Sprytny ruch. Zobaczcie, grożą tutaj praktycznie maty. E, I jeszcze po wybiciu e, na D5, no na szczęście jest szach, ale tutaj zawsze istnieją właśnie takie ciekawe widełki. No, Radek wybił tutaj e, tego skoczka. Wieża się zasłoniła. No i są dwie groźby. Na H7 albo na E6. Co robi nasz arcymistrz? Daje szacha na D1, wieża F1, hetman D5, wieża F3, hetman D1 i ta pozycja kończy się, moi drodzy, remisem, wiecznym szachem. Panowie tutaj e, zgodzili się na podział punktu. I myślę, że e, ulga nastąpiła w tej pozycji dla radka Wojtaszka, gdyż na pewno wiedział, że pozycja jego jest e, bardzo trudna. Gratulujemy Radosławowi Wojtaszkowi drugiego remisu z Mistrzem Świata, to na pewno jest bardzo dobry wynik, a Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu, cześć.